Bójka to fikcyjna postać występująca w oryginalnej serii Atomówki, dubbingowana w polskiej wersji przez Beatę Jankowską-Cimas. Jest samozwańczą liderką Atomówek i jedną z córek profesora Atomusa, a także uczennicą zerówki w przedszkolu pod dębami. O pochodzeniu Bójki, jednej z trójki Atomówek, możemy się dowiedzieć z czołówki serialu oraz fabuły filmu pełnometrażowego Atomówki. Wraz z siostrami Bajką i Brawurką została stworzona przez profesora Atomusa, który próbował z cukru, słodkości i różnych śliczności stworzyć idealne dziewczynki, ale przypadkowo rozbił naczynie, z którego do mieszaniny dostał się związek X. W wyniku eksplozji narodziła się Bójka z siostrami. Kiedy dziewczynki uświadomiły sobie, że mają supermoc, postanowiły wykorzystywać ją w słusznym celu. W walce ze złem i przestępczością. Bójka lubi się uczyć i jest najmądrzejsza nie tylko z Atomówek, lecz ze wszystkich dzieci w szkole. Jest bardzo zrozumiała. Podczas walki kładzie nacisk głównie na taktykę. W niektórych przypadkach próbuje dyplomacji. Ma umiejętność zamrażania dookoła wszystkiego. Jej składnikiem są różne śliczności, a kolorem róż. Natomiast jej przeciwnikiem jest Bryk, lider drużyny supermocnych chłopaków. Bójka jest identycznego wzrostu jak swojej siostry. Ma okrągłą głowę i duże różowe oczy. Jej długie rude włosy są przywiązane czerwoną kokardką i spięte z tyłu spinką ozdobioną sercem. Bywają także obiektem zazdrości ze strony swych sióstr. Nosi różową sukienkę z czarnym paskiem, długie białe rajstopy i czarne buciki. Na wyjazd na plażę i basen zakłada pełny, w niektórych odcinkach dwuczęściowy, kostium kąpielowy. Na zabawy zimowe zaś zakłada różową kurtkę z czarnym paskiem oraz czerwony wełniany komplet, czapkę, szalik i rękawiczki. Strój zimowy uzupełniają nauszniki. Jej imię z języka angielskiego oznacza kwitnący kwiat. Choć Atomówki są tego samego wieku, Bójka pełni rolę najstarszej ze względu na swoje ambicje przywódcze. Jedynym odcinkiem, w którym się nie pojawia, jest Wojna Ojców, chociaż pojawia się jedynie we wspomnieniach. O jakiej postaci z Atomówek chciałbyś kolejny odcinek? Koniecznie daj znać w komentarzu. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Bójka. It's not for me to say. You...